Międzyplanetarna stacja korporacji Nastacz. Zanurzając się po czubek głowy w chlorowanej wodzie basenu, czuła się jak sterowany przez nią myśliwiec pływający w kosmicznej próżni. Dawanie nura w wodne odmęty dawało Zofii poczucie niezaprzeczalnego i zbawiennego odosobnienia. Pozwalało jej to zagłębić się w bezmiarze własnych rozmyślań i zdystansować się od swoich problemów. Na co dzień reszta korporacyjnych pilotów szydziła z niej, kiedy zamiast do kantyny kierowała swoje kroki na pływackie pole. Jej brać nie lubiła towarzystwa takiego odludka jak ona. Zresztą sama unikała wszystkich szerokim łukiem, za wyjątkiem paru osobistości. No cześć, Zofka. Znajomy głos z ledwością przebił się przez taflę wody, gdy dziewczyna trwała w kojącym zanurzeniu. Do tego momentu trwała w ciemności opadniętych kurtyn jej oczu, podobnie jak ślepe jeszcze dziecko zamknięte w worku owodniowym. Rozwarła powieki w nagłym przypływie ciekawości, co do powodu zakłócenia jej basenowej sesji. Zlustrowała przestrzeń ponad sobą, widząc rozmywające się kontury przyjacielskiej twarzy. Jak na rozkaz wypłynęła następnie na powierzchnię, odbijając się palcami o dno kafelkowego akwenu. W trakcie wynurzania jej uszu dobiegł głośny plusk, pomnożony echem ogromnej sali. Otarła dłońmi dokładnie oczy, chcąc pozbyć się kropel wody oraz długich kosmków brązowych włosów. Po uzyskaniu wizji na świat poza jej bańką izolacji odezwała się do szczupłego i ubranego w mundur posiadacza sympatycznego tonu. Reynald, co się stało, że tu zawitałeś? Nowe zarządzenia siły wyższej. Zanim jednak ci o tym opowiem, ubierz się. Obgadamy to przy kawie w kantynie. Zofia pokręciła głową z kwaśnym wyrazem twarzy, udając namysł nad propozycją czarnowłosego mężczyzny. Reynald nabrał się na jej trik, co ta zauważyła po jego nerwowym tiku strzykania palcem wskazującym. Niechętnie odparła z naturalną dla siebie cichością w głosie. To bardzo pilna sprawa? Niecierpiąca zwłoki. Jak zwykle. Skwitowała jego odpowiedź, a informator skinął twierdząco głową. Zofia powoli, jakby od niechcenia, popłynęła do krawędzi wodnej niecki. Podźwignęła się na rękach, czując jak ciężko jest wydostać się z wody. Oczom łącznościowca rzuciły się dwa mikroneurozłącza. Pierwszy z nich usytuowany był poniżej jej karku, drugi z kolei wszczepiony był w okolicach wąskich lędźwi kobiety. Reynald oderwał wzrok od jej wszczepów i podał gorączkowo pilotce świeży ręcznik. Obdarzyła go za przyjazny gest dziękczynnym uśmiechem, którego nie mógł nie zauważyć. Zofia z pośpiechem wojskowego weterana przebrała się w swój mundur. W trakcie dwuosobowej marszruty do kantyny zakładała swoje okulary. Dwuosobowy zespół pilotujący kosmicznego myśliwca Foxing 3 zasiadł do przyściennego stolika. Przy obiecanej kawie Reynald zagaił do zielonookiej Zofki. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego nosisz okulary mimo pozytywnych testów. Mnie zawsze interesowało, dlaczego w trakcie misji nazywasz mnie po imieniu. Łącznościowiec nie wiedział z początku, jak ma jej to wyjaśnić. Wiedział też, że jeśli spróbuje naciskać, ona bez problemu go przegada. Po krótkim namyśle złączył ręce w geście wierzy i począł mówić. Twój obecny kryptonim źle mi się kojarzy. Przypomina mi o tym przykrym incydencie podczas twojego pierwszego roku. Boli mnie to, że przyszedłem za późno. Widzę, że odbiło się to nie tylko na mnie. Posłuchaj mnie uważnie. Nie win się za to, bo zrobiłeś co mogłeś. Dziewczyna pokiwała z uznaniem głową, ale to nie odegnało dramatycznych scen przeżywanych ponownie w jego umyśle. Próbując wyprzeć to z siebie, lekko wzdrygnął głową. Zofia zwróciła na to uwagę, lecz nie dała po sobie tego poznać. Przyjrzała się filiżance czarnej kawy, podczas gdy jej rozmówca przeczesywał pogrążone w nieładzie czarne włosy. Wychwyciła jego ruch kątem oka, przyznając przed samą sobą, że chaotyczna fryzura dodawała mu uroku. Kiedy młodzian opanował burzę wewnątrz siebie, Zofia skierowała ich rozmowę ku torom służbowej powinności.
No dobrze, powiedz mi zatem o tej sprawie rzekomo niecierpiącej zwłoki. Wypowiadając ostatnie słowa, uniosła obie dłonie i zaczęła naprzemiennie chować i unosić palce, z początku ułożone w geście Wiktorii. Informator rozszerzył kącik ust w szczerym uśmiechu i wprowadził ją w szczegóły tajemniczej kwestii. Centrala wyznaczyła nam misję na jednym z księżyców Jowisza. Mam tu na myśli Io. Io, powiadasz? Co mogło się stać na stacji badawczej rzut beretem od centrali? Ponoć jajogłowi prosili zarząd o konsultację. Szefostwo zbywało ich prośby, tłumacząc się brakiem wolnych pilotów, aż łączność z nimi po prostu padła. Dopiero potem korporacja zainteresowała się tym tematem. Zofia osowiała w reakcji na te wieści. Spodziewała się, że lekceważące podejście i opóźniony zapłon korporacji przysporzy kiedyś większych problemów i oto wreszcie przybyły. Śmiała przypuszczać, iż odcięcie stacji badawczej może być próbą przejęcia jej przez inną firmę. Nie obeszło jej uwadze, że Reinalda też denerwowało obecne podejście firmy, która przełożyła wyścig o podbój kosmosu ponad potrzeby istniejących placówek. Zazwyczaj był opanowanym człowiekiem, który od czasu do czasu pozwolił sobie na żartobliwy ton. Teraz jednak targał nim huragan wewnętrznych nerwów. Wbrew sobie chciała go zapewnić, że wszystko będzie w porządku, lecz coś ją wstrzymało. Najprawdopodobniej to, że sama nie uwierzyłaby w to, co miała powiedzieć. To właśnie Reinald zwykle grał rolę optymisty w ich duecie. Popatrzmy na to z innej strony. Nie musisz zasuwać na jakieś kosmiczne zadupia. Już prawie przestała w niego wierzyć, a on pozytywnie ją zaskoczył. Zachichotała, wydostając się z chwilowego mentalnego dołka. Podziwiam twój optymizm. Skomplementowała podejście nawigatora, wciąż śmiejąc się pod nosem. Tym oto sposobem chciała zapomnieć o rodzących się obawach związanych z następnym zleceniem. Kwitnącą atmosferę luźnej barowej rozmowy przerwał komunikat dochodzący z rozciągniętego po całej bazie radiowęzła. Uwaga, uwaga. Załoga Foxlinga 3 proszona jest o natychmiastowe przybycie do sali konferencyjnej w celu odprawy. Partnerzy, słysząc nazwę obsługiwanego przez nich myśliwca, dopili haustem kawę i pognali we wskazane przez komunikat miejsce. Swoje rekordowe tempo zawdzięczali gehennie wielu szkoleń i treningów sprawnościowych. Z początku nastawili się na skrótowe zapoznanie z celami ich przyszłej eskapady. Niestety, kiedy w sali zobaczyli dowódcę eskadry, oboje zyskali wtedy na obawach. Skoro człowiek wywołujący ich przez megafon nie siedzi w biurze, a czeka na nich przy odprawie, to na górze musiało zdarzyć się coś poważnego. Wchodząc do salki, przystanęli w miejscu i zasalutowali. Siądźcie. Poproszono mnie, bym przedstawił wam bieżącą sytuację w sprawie IO. Przyznano wam zadanie rekonesansu kompleksu badawczego Kerun i odnowienia obopólnej łączności radiowej. Mogło się zdarzyć, że któraś z wulkanicznych emisji zniszczyła urządzenia komunikacyjne. Ze względu na prozaiczny charakter misji wysyłamy tam tylko Enio. Co do ciebie, Strauss. Masz jej pilnować jak oka w swojej głowie. Początkowo lekceważący ton dowódcy zmienił się przy ostatnim zdaniu w surowy nakaz dla nawigatora. Strauss i Enio domyślili się, że na ich zwierzchniku wymuszono zarówno obecność na odprawie, jak i wysłanie tam załogi. Enio zajarzyła jednak o wiele więcej. Rekonesans nie wystarczy, aby ukończyć zadanie. Z pewnością przyjdzie jej bawić się ze skomplikowanymi naprawami takich urządzeń. Strauss z pewnością będzie gotowy jej pomóc, co i tak nie zmieniało faktu, że nie lubiła takich przypadków. Po objaśnieniu procedur oraz modyfikacji myśliwca, załoga powstała i bezsłownie zasalutowała. Po wyjściu z sali konferencyjnej, dwójka operatorów Foxlinga rozeszła się do swoich stanowisk, odprowadzając się tęsknym spojrzeniem. Enio obejrzała się wstecz, kiedy masywna grudź pomieszczenia dekontaminacyjnego zwarła się za nią. Od tej pory była zdana tylko na pomoc radiową Straussa i swoje własne siły. Zdjąwszy mundur, stanęła pośrodku sterylnego pomieszczenia.
Robotyczne ramiona przykładały i łączyły części jej dopasowanego do ciała kombinezonu. Czerwono-czarny skafander z żółtymi paskami poprowadzonymi wzdłuż ludzkiego układu kostnego posiadał na sobie wydrukowany opis Ennio Foxlink 3. Ramię nałożyło jej hełm z wizjerem, łączącym się zszytym na miarę skafandrem. Była już gotowa na neurosynchronizację z systemami Foxlinka. Ajo, księżyc Jowisza. Tu Foxlink 3. Jestem na orbicie Ajo. Strauss, słyszysz mnie? Odbiór. Urządzenie transmisyjne zapikało, oznajmiając koniec nadawania komunikatu. Oczekując na dalsze instrukcje nawigatora, wyłożyła się wygodnie na plecach w tak zwanym siodle maszyny. Patrzyła na sufit myśliwca, obserwując kosmiczną pustkę obsianą odległymi gwiazdami. Głośno i wyraźnie, milady. Jak się czujesz? Po zażyciu przeciwbólowych nieco lepiej. Ennio, skoro wszystko w porządku, odłącz moduł skrytki orbitalnej. Zofia zdziwiła się, że ten w końcu zwrócił się do niej używając pseudonimu. Przed jakimikolwiek pytaniami posłusznie wykonała procedurę pozostawiania skrytki. Procedura miała na celu pozostawienie zapasu tlenu na drogę powrotną, o ile zdoła stamtąd wrócić lub nie okradną jej skrytki jacyś bezfrakcyjni maruderze. Z łatwymi zadaniami wiązały się zazwyczaj uporczywe niedogodności. Za każdym razem, gdy zasiadała za sterami Foxlinka, kociła się wewnętrznie ze śmiercią, przeczuwając, że myśliwiec stanie się kiedyś jej traumą. Mimo tego widok kosmicznych scenerii i planetarnych krajobrazów pozwalał jej oderwać się od pesymistycznego podejścia. Ciągła świadomość czyhającej na nią śmierci powinna dawno zmusić ją do opuszczenia eskadry, lecz coś za każdym razem ciągnęło ją z powrotem do kosmicznego myśliwca. Z pewnością było to coś innego niż wypłata, gdyż niespecjalnie jej wyczekiwała. Ej, żyjesz tam? Głos Straussa rozprął orbitalną ciszę, podobnie jak robi to ostrze noża drgającego z wysoką częstotliwością. Jeszcze tak, właśnie zastanawiałam się, dlaczego usłyszałam pseudonim zamiast imienia. Ach, dostałem reprymendę. Zofia prychnęła, przygotowując się do lotu nurkującego i wylądowania na wulkanicznym księżycu. Ulokowała ręce i nogi w specjalnych miejscach sterujących, stając się niejako mózgiem maszyny. Ennio nie czekała na specjalne zezwolenie nawigatora i skierowała maszynę w kierunku powierzchni ciała niebieskiego. Ennio, tętno ci skoczyło do góry. Wszystko tam gra? Gra i bucze. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Jak wylądujesz, trzymaj się wytyczanej przeze mnie trasy. Wulkany i gejzery wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu, więc musisz być szybka. Pilotka nie miała zamiaru sprzeciwiać się zaleceniom Straussa, ponieważ z pewnością były uzasadnione. Czuwał nad nią zawsze, nawet wtedy, kiedy inni postawili jej krzyżyk na drogę. Przekonała się o tym, kiedy wyratował ją z krytycznego stanu po potyczce ze eskadrą rywalizującej firmy. Wspominała to za każdym razem, gdy nurkowała w atmosferę jakiegokolwiek ciała niebieskiego. W tym momencie czuła pęd wytwarzany przez silniki Foxlinka, lecącego ku pylistej powierzchni księżyca Jowisza. Po krótkiej chwili zaczęły targać nią turbulencje. Była to kolejna z okazji, gdzie mogła popełnić błąd kosztujący jej życie. Wytyczenie złego kąta lotu mogło ugotować ją żywcem w blaszanej trumnie. Ennio pomyślnie przebiła się na pułap, gdzie mogła zmniejszyć moc silników. Ennio, przestaw tryb myśliwca. Dziewczyna leżąca w kokpicie załączyła przycisk nadawania. Ziewnęła teatralnie, niczym niewyspany szkolniak, muszący wstać z łóżka. Daj mi jeszcze 5 minut. Ty tak na serio? Pilotka pociągnęła za dźwignię, rozpoczynając proces zmiany trybu maszyny. Mechaniczne elementy kosmicznego myśliwca, rodem z Starmageddon 2, zaczęły się przesuwać w odległości paru centymetrów od naskórka skafandra. Była świadoma, że chwila nieuwagi wystarczyła, ażeby przemieszczający się komponent wciągnął część jej ciała w ruchome tryby. Skutkowałoby to w najlepszym razie prawdopodobnym złamaniem, zacięciem się procesu maszyny i wynikającą z tego kraksą.
obserwowała zaczarowaniem całość przerzutu myśliwca na inny tryb działania. Zabieg przeszedł bez żadnych nieprawidłowości. Wysokość malała w oczach, a pilotka w krótkim czasie wylądowała na równinie pokrytej wielobarwnymi związkami siarki. Niestety wylądowała daleko od stacji badawczej nie posiadającej własnego lotniska. Pilotka przez przezroczystą powłokę kokpitu widziała parowe wyrzuty gejzerów i czerwone oraz białe pióropusze wulkanicznych eksplozji przypominające z kształtu parasola. Surrealistycznego wymiaru temu widokowi dodawał wygląd pojazdu kroczącego Ennio, który podobieństwem zbiegał do metalowego lisa. Rażącą różnicę stanowiły jednakże dwie piły łańcuchowe rozmieszczone symetrycznie pod kokpitem pilota, którym był kłąb Foxlinga. Na plecach maszyny doczepione było działo snajperskie dużego kalibru. Ennio ruszyła za głosowymi wskazówkami Straussa. Mijała znaczną większość wulkanów i gejzerów rodzących się w pobliżu jej drogi. Strauss na bieżąco korygował tor jej sprintu, kiedy natrafił na niepokojący odczyt satelity. Niestety najbezpieczniejsza i bezkolizyjna trasa miała swój koszt. Był nim zapas tlenu, który gwarantował Ennio przeżycie. Tuż przed dotarciem do hermetycznych wrót, Strauss spóźnił się z rozpoznaniem powstającego gejzeru. Ziemia pod maszyną kroczącą zaczęła się rozstępować, lecz pilotka zareagowała odpowiednio szybko, odskakując Foxlingiem do przodu. Pojedynczy doskok sprawił, że znalazła się przy barierze hermetycznych wrót kompleksu. Odczekała chwilę na mizernie terraformowanym gruncie, ale nikt z lokatorów stacji nie otworzył jej przejścia. Z każdą chwilą zapas tlenu zdawał się kurczyć coraz szybciej przez przyspieszający oddech pilotki. Dokładka życiodajnego gazu czekała w jednym z pomieszczeń za tymi wrotami. Strauss, nikt nie otwiera bramy. Co robić? Jak to co? Rozgrzewaj piły i zrób im nagły atak pilarza. Ennio spojrzała na cyfrowy manometr zbiornika, który pokazywał obecny stan tlenu na pokładzie Foxlinga. Zostało jej 60% zawartości butli. Jeżeli przedarcie się przez hermetyczną gruć zajmie jej zbyt długo, z pewnością nie powróci na orbitę. Nie mogła narzekać na zbyt mały zapas tlenu, gdyż jej myśliwiec nie mógł pomieścić więcej takowych butli. Chwyciła oburącz za pomniejsze kontrolery i powoli wciskała przyciski coraz mocniej. Piłę z opornym zgrzytem ruszyły ospale. Ennio wydawało się, jakby coś blokowało ich ruch, lecz te po niedługim momencie zaczęły się rozkręcać. Łańcuch z regulowanymi zębami zaczął obiegać tarczę z zawrotną prędkością, gdy Ennio poczęła zbliżać je do przeszkody. Oddech pilotki przyspieszył, rytm serca przybrał na częstotliwości, a nadnercza wtrysnęły dużą dawkę epinefryny do układu krwionośnego. Mimo mentalnej obojętności wobec śmierci, walczyła o przetrwanie z całych swoich sił. Palce wskazujące mimowolnie dociskały przyciski obrotowych pił do oporu. Iskry wióru wciętego metalu gasły i opadały szybciej niż doleciały do osłony kadłuba. W tej sytuacji nie mogła pozwolić sobie na przerwę dla pił, gdyż musiała oszczędzać na zapasie tlenu. Śmierć mogła ją dosięgnąć nawet jeśli przebije się na drugą stronę grubawej ściany hermetycznej bramy. Skąd miałaby mieć pewność, że filtry na stacji w ogóle działają i nie będzie im potrzebne ponowne uruchomienie? W momencie, gdy prawie przebiła się przez ścianę, zaniepokojony Strauss odezwał się nieco mentorskim tonem. Daj sobie i piłom odetchnąć, bo daleko razem nie zajedziecie. Tlenu masz coraz mniej, ale powinnaś przerwać pracę. Musiała przyznać Straussowi rację, gdyż mogła w ten sposób zniszczyć użyteczne narzędzia. Bez słowa sprzeciwu zastosowała się do zaleceń łącznościowca. Puściła przyciski pił, wpatrując się w cyfrowy zegar jej życia. Na liczniku jarzyła się cyfra 44%. Miała plan załączyć system chłodzący, lecz uzmysłowiła sobie, że wszelkie płyny w temperaturze 90 kelwinów uległyby błyskawicznemu zmrożeniu. W czasie pauzy pił zdążyła przegryźć batonika proteinowego.
oczu, a jak odgłos bicia serca zwolna słabnie, a uczucie płytkiego oddechu ustępuje. Leżąc na plecach, obserwowała miarowo unoszącą się klatkę piersiową. Oderwała się myślami od obecnego problemu, ale szybko dopadły ją demony przeszłości, które co jakiś czas napadały jej myśli. Otrząsnąwszy się z dramatycznych wspomnień, spojrzała na cyfrowy wyświetlacz manometru. W czasie przerwy straciła aż 10% tlenu. Pobudka, Enio. Czas tyrać na chwałę korporacji. Enio parsknęła śmiechem, obejmując kontrolę nad Foxningiem. No to jazda. Rzuciła naładowana kolejnym adrenalinowym wyrzutem. Wpierw docięła resztę materiału stojącego jej na drodze. Następnie na pełnych obrotach impulsowych silników staranowała ledwo trzymającą się w miejscu blokadę. Wpadła do hangaru z piskiem tarcia poszycia maszyny o ranty ciętego przejścia. Pisk zakuł ją w uszy, ale oprócz tego Foxing nie uległ poważniejszemu uszkodzeniu niż zarysowanie lakieru. Annie okluczyła maszyną w miejscu, próbując wychwycić mechanizm grodzi awaryjnej. Musiała znaleźć takowy, ponieważ dalsze przejście było zablokowane do momentu, gdy czujniki przestaną wykrywać lukę w systemie izolacyjnym. Błądząc rozbieganym wzrokiem, odnalazła kołowrót z wytartym i ledwo widocznym opisem. Oznajmiła Straussowi to, co zamierzała zaraz zrobić. Ryzyk fizyk. Strauss, odbezpiecz zestaw SIR. Wychodzę. Wiesz dobrze, że jeśli mam to zrobić, musisz znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Mogę ci zaproponować karabinek z trybem serii. Wydmuchała powietrze przez przymknięte usta, wprawiając w ruch niesporny kosmyk włosów zasłaniający jej widok. Nie cierpiała tego typu broni i już po kilka razy zgłaszała potrzebę jej wymiany. Czekała na syk otwierania szklanej kopuły kokpitu z niecierpliwością małego dziecka. Przy całkowitym jej rozwarciu Enio ze zwinnością kota wyskoczyła z pojazdu. Za nią niczym pępowinę wiły się trzy elastyczne przewody. Jedna z nich dostarczała jej tlenu, gdy dwie pozostałe stanowiły połączenie z neurozłączami. Po wykonaniu akrobatycznie widowiskowego salta z lekkością ptaka opadła na chłodne podłoże hangaru. Przy towarzystwie krwistego półmroku alarmowych lamp dotarła do czerwonego kołowrotu. Wcisnęła przenośny przycisk komunikatora, czując niezrozumiałe dla niej odczucie. Trochę tu straszno. Skoro ty to mówisz, to musi coś w tym być. Szarpnęła za kołowrót, lecz ten ani drgnął. Złapała za dwa poziome uchwyty kołowrotu, ponownie próbując go przekręcić. Niestety i tym razem się jej nie powiodło. Rozejrzała się wokół w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu, który pomoże jej w opuszczeniu awaryjnej zasłony. Migające czerwienią światło rzucało blask na leżącą nieopodal gazrurkę. Coś takiego nie powinno tu leżeć od tak. Westchnęła, lustrując znalezisko na tyle dokładnie, na ile pozwalało jej obecne oświetlenie. Na porcewiałej powierzchni elementu wystąpiły drobne gałązki wijące się wokół jego osi. Część wydawała jej się wyglądać na dosyć wiekową. Enio zbyła osobliwość stalowej rurki, używając go do zwiększenia momentu obrotowego. Kołowrót zaskrzypiał, jakby był nienaoliwionym przez 20 lat zawiasem, ale poddał się miernej sile pilotki. Bordowa poświata lamp krążyła jednostajnie po bloku pomieszczenia. Z każdym kolejnym obrotem gruć z metalicznym rykiem, który wywołał na skórze Enio ciarki, zaczęła sunąć po szynach w dół. Kiedy brama opadła całkowicie, lampy awaryjne zgasły, a pilotka utonęła w nieskończonej toni głębinowych ciemności. Od jednego do drugiego neurozłącza przebiegł jej nieprzyjemny dreszcz. Przez pępowinę powietrze zaczęło przepływać coraz gorzej. Płynnie obróciła się niczym baletnica, rozglądając się wokół, przeświadczona o chwilowym bezpieczeństwie. Podczas zgrabnego piruetu natrafiła wzrokiem na dwie wiązki czerwonego światła. Rozciągały się one od punktów przypominających wabiki ryb głębinowych. Momentalnie wstrygnęła się widokiem, lecz uświadomiła sobie, że to tylko diody pozycyjne Foxninga. Złapała zatlenowy przewód o przekroju większym niż dwa pozostałe.
Następnie podążyła do jego końca, podobnie jak Tezeusz, idący śladem nici Ariadny. Po dostaniu się do kokpitu pracowała nad odzyskaniem tchu. Kiedy już jej się to udało, spostrzegła, że zostało jej zaledwie 20% tlenu. Szansa na wykonanie misji zbiegała do granicy niemożliwego. Strauss, jesteś tam? Anioł Stróż cały czas jest przy tobie. Może z kawą w termosie, ale nadal nad tobą czuwa. Musiała przyznać, że Reynald potrafił ją rozśmieszyć nawet w najczarniejszych godzinach. W międzyczasie, jak rozmawiali, pilotka uruchomiła procesy rozruchowe Foxninga. Odczuła drobny opór przy starcie, lecz maszyna w końcu ruszyła. Ksenonowe Jupitery maszyny rozbłysły we wszechobecnym mroku. Zimne ślepia pojazdu kroczącego odnalazły duży sześciokątny portal korytarza. Pojazd zmieścił się w przejściu bez problematycznych czynników. Szperacze Foxninga po drodze napotkały ciemne odrośla, przywodzące na myśl organiczne powoje. Widok zdewastowanych korytarzy mroził jej krew w żyłach i sprawiał, iż jej ręce zaczęły drgać w lekkim delirium. Anio wprawiła swojego wierzchowca w cwał, tym sposobem szybko docierając do przedsionka oczyszczającego. Wiesz, jak dotrzeć do rozdzielni albo pomieszczenia uzdatniania powietrza? Anio mogłaby przysiąc na własną duszę, że usłyszała po drugiej stronie nerwowy stukot obsługiwanej klawiatury. Reynald odezwał się głosem pełnym szczęścia po chwili niepewnej ciszy. Z ciebie to dopiero jest farciara. A to niby czemu? Odpowiedziała, nie kryjąc zainteresowania. Nawigator nie zamierzał jej długo trzymać w niepewności. Według dokumentacji te dwa pomieszczenia są już na pierwszym rozwidleniu za komorą dekontaminacyjną. Zaraz za nią na lewo jest rozdzielnia, a po prawo znajduje się pomieszczenie filtracyjne. W niej może być dystrybutor z układem podtrzymania, ale dla pewności musiałabyś najpierw zajrzeć do rozdzielni. Cień szansy na przeżycie wzrastał w takowych okolicznościach. Jeśli system UPS działał do tej pory, mogłaby uzupełnić zapas tlenu. Istniało jednak ryzyko, że system UPS zdążył się rozładować, a ona mogła udusić się w drodze do rozdzielni. Ennio w mig podjęła decyzję co do jej następnego ruchu. Postanowiła postawić na szali własne życie. Zostawiając Foxninga w małej halce rozwidlenia pomiędzy strategicznymi punktami jej misji, wyłączyła działanie maszyny, zostawiając tylko diody pozycyjne. Przed kolejnym desantem z pojazdu zerknęła na status cyfrowego manometru. Podczas dugawej drogi do rozwidlenia uciekło jej zbyt dużo tlenu. 5% nie dawało jej dużo czasu, a nawet w tym momencie czuła, że ciężej jest jej złapać oddech. Monitorujący jej procesy fizjologiczne Strauss powiedział poddenerwowany: kiedy zarząd rozpatrzy mój koncept dystrybutora tlenu na orbicie? Twój pomysł byłby tu na wagę złota. Proszę cię, Ennio, oszczędzaj oddech, bo nie chciałbym, byś wróciła w worku. Odepchnęła się z całych sił od poszycia Foxninga wprost do pomieszczenia uzdatniania powietrza. Otaczająca ją pustka, pozbawiona ciepłego światła, negatywnie oddziaływała na samopoczucie dziewczyny. Drgawki wpełzły na każdy milimetr jej ciała, a serce zadudniło jej mocno w piersi. Każda czynność męczyła ją coraz szybciej, wywołując salwy kaszlu i łapczywy oddech. Pilotka szukała dozownika tlenu niczym osaczona zwierzyna, szukająca drogi ucieczki. Coraz częściej zanosząc się kaszlem i z trudem łapiąc powietrze, odbiła się od powierzchni podłogi ku dozownikowi zmagazynowanego tlenu. Próbowała ratować się z ramion śmierci, lecz nie wierzyła w cud, który wybawi jej życie. Przymykające się oczy wychwyciły majaczący ekranik dystrybutora. Okazało się, że system podtrzymania jeszcze działał. W pierwszej kolejności napełniła tlenem workowate wkładki skafandra, a potem wtłoczyła powietrze do zbiornika Foxlinga za pomocą przewodu tlenowego. Następnym punktem jej planu była rozdzielnia elektryczna. Nie skrywała w sobie zbędnej nadziei, bowiem uważała ją za zbędną w takich chwilach. Podświadomie przeczuwała, że tu jej szczęście wyzionęło właśnie ducha. Uruchomienie generatorów nie było wcale takie pewne, jeżeli nie było na stacji benzyny.
Skuteczny rozruch generatorów mógłby rzucić nieco światła na kompleks Kerun. Enya odskoczyła od automatu z gazem życia, kierując się z powrotem do przedsionka. Wychodząc z tlenowego magazynu, natrafiła na piorunujący blask ksenonowej luminescencji. Przecież wyłączyłam ci te Jupitery! Wrzasnęła wprawiona w zdziwienie, wciąż zbliżając się do kokpitu. Gdy dopadła do sterów, od razu wyłączyła jarzące się ślepia Foxlinga i zatrzasnęła przezroczystą kopułę. Wciąż podłączona do pępowin zajrzała do centrum elektrycznego stacji. Migający wyświetlacz działający na systemie UPS wskazał jej położenie głównej szafy sterującej. Dwoma dynamicznymi susami doskoczyła do panela operatorskiego. Komunikat o błędzie reaktora uświadomił jej, że obecny problem zaczyna ją przerastać. Reaktor zazwyczaj położony był w najdalszych częściach placówek w związku z ich szkodliwym działaniem na ludzki organizm. Strauss, na panelu wyskoczył błąd działania reaktora. Sprawdź, czy nie ma w pobliżu agregatów. Jeżeli jakiś znajdziesz, to odpal i sprawdź, czy wystarczy, aby załączyć system filtracji. Egipskie ciemności utrudniły jej zlokalizowanie źródła prądu. Po omacku wodziła dłońmi po krawędziach osprzętu i mebli. Wszystko porastało anormalnymi powojami, które widziała pędząc Foxlingiem przez korytarz. Powierzchnia zagadkowej struktury była twarda i pokryta gęstą warstwą ciekłego śnusu. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że to coś pulsuje ciepłotą, przebijającą się przez jej kombinezon. Potrząsnęła dłonią z ochydą wypisaną na twarzy, chcąc pozbyć się niezidentyfikowanej cieczy z rąk. Nadal kierowały nią typowo żeńskie odruchy, których służba w korporacji nie potrafiła wykorzenić. Poszukiwaczka naukowej społeczności wypuściła z ulgą powietrze przez usta, gdy wyróżniła kontury generatora prądotwórczego. Pełny zbiornik paliwowy okazał się kolejnym pozytywnym czynnikiem w jej wyprawie. Mimo tego zadziwiającego odkrycia nie odzyskała dawno utraconej wiary w Boga lub chociażby cuda, jakimi miał obdarzać swoich wybrańców. Nie tracąc czasu na wewnętrzną potyczkę między wyznawcami jakiejkolwiek religii a nią, pociągnęła za linkę rozruchową agregatu. Silnik zachrzęścił przeraźliwie, ale ruszył na pełnych obrotach. System grawitacji zaczął ściągać jej stopy do podłogi. Wiedziona linią załączających się po kolei lamp, wróciła do miejsca postoju jej pojazdu. Światło w pełni wybudziło się ze snu, gdy ta wyszła z rozdzielni. Zaskoczona przez ich nagły rozbłysk przebudzenia, zamknęła powieki, osłaniając dodatkowo oczy ramieniem. Kiedy moment oszołomienia minął, odsłoniła pole widzenia. Zobaczyła coś niewyobrażalnego. Coś, czego nie mogła pojąć ani wyjaśnić w żaden sposób. Niezrozumiały widok wywołał u niej nagły atak histerii i paniki. Z pokrytego gałęziami i śluzem sufitu zwisała wielka liana tej abominacji. Swoim zasięgiem dosięgała grzbietu Foxlinga 3. Od miejsca jej styku z metalowym poszyciem rozrastała się gęsta sieć organicznych oplotów oblepionych żółtą masią. Półpłynna ciecz zdążyła zasłonić przezroczystą kopułę kokpitu. Głosem drżącym w wyniku wewnętrznej paniki odezwała się przez zestaw radiowy hełmu. Reynold, co jest, królowo złota? Odbezpiecz zestaw SIR. Natychmiast, bez dyskusji. Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Michał Pawlik. Czytał Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Magdalena H, Małgorzata Pac, Near Death, Anna Rachuba, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęzak. Do usłyszenia.